kolejna impreza plenerowa, w zasadzie może nie tyle impreza, co zawody sportowo-gaśnicze i rzeczywiście biorą w niej udział praktycznie wszystkie jednostki z terenu gminy Lisia Góra. W gminie Lisia Góra mamy 11 jednostek straży pożarnej. To bardzo ważne, żeby strażacy również ćwicząc, trenując, mierzyli się ze swoimi rówieśnikami, swoimi kolegami i sprawdzali swoje umiejętności. Różne są sytuacje, kiedy straż pożarna jest potrzebna, jest niezbędna, kiedy ratuje mienie i również zdrowie i życie ludzkie. I myślę, że tego typu zawody, a wcześniej treningi przed tymi zawodami są bardzo ważne i przydatne do tego, żeby wiedzieć, czy ten sprzęt jest w dobrej formie, czy sami strażacy są w dobrej formie. Bardzo się cieszę, że tak licznie jednostki biorą udział w tych zawodach i myślę, że to tylko przyniesie same plusy. Zawody przebiegły bardzo szybko, bardzo sprawnie. Składały się z dwóch części. Pierwsza część to jest bieg sztafety 7x50 metrów z przeszkodami. I druga część ćwiczenie bojowe polegające na obróceniu tarczy i na strąceniu pachołków z podestów. W sumie wzięło udział 16 drużyn w całych zawodach, łącznie z drużynami młodzieżowymi.